Zapraszamy wszystkich do wysłuchania krótkiego opowiadania pod tytułem Śniadanie Grzesia, a dowiecie się, jak należy się zachować podczas spożywania posiłków. Zaprasza pierwsza E. Grześ przy stole jak codziennie jadł śniadanie i wytykał paluskami kaściuteńkie danie. Chleba nie jem, bułek nie jem, ser mi nie smakuje, nie chcę jajek i kiełbas, lecz ciasta spróbuję. Woli dropsa od rolmopsa, a serniki od papryki. Nagle z kąta wyszły myszki i do Grzesia piszczą. Nie wybrzydza się przy stole, bo to bardzo brzydko. Grześ jak zwykle przy jedzeniu wierci się i skacze. A do tego wstydź się przyznać, mlaszcza jak prosiaczek. Łasku, mlasku, miam, 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 chłeb tu, mlam, mlam, mlam. Nagle z kąta wysły koty saroburę oba. Miau, Grzesiu, twoje zachowanie nam się nie podoba. Miau, kiedy jemy i pijemy, wtedy nie skaczemy. Kiedy jemy i pijemy, nigdy nie mlaszczemy. Grześ jak zwykle przy jedzeniu wszystko szybko łyka. Łapu, capu, szybko, szybko i jedzenie znika. Wtem do kuchni weszły siostry Ola i Agata i od progu z wielką troską tak mówią do brata. Kto powoli kęsy żuje, ten się lepiej czuje. I jedzenie oraz picie bardziej mu smakuje. Dobrze, dałem się przekonać, więc się zmieniam szybko. Nie wybrzydza się przy stole, bo to bardzo brzydko. Kiedy jemy